Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Podziękowanie dla ojca Ludwika Obala za wskazywanie właściwych dróg wiernym, dbanie o pamięć historyczną oraz stawianie drogowskazów życia po stronie prawdy z wyrazami szacunku i wdzięczności członkowie Stowarzyszenia Patriotyczne Głowy. I symboliczna, ale jakże ważna dla każdego Polaka. Bardzo proszę, Madzia, symbol Polski walczącej. Ojcze Bóg zapłać za wszystko. Dziękujemy ślicznie. Ja bym jako taki wyrzut sumienia wyciągnę do ojca, praktycznie co miesiąc pukamy, prosimy o pomoc, ale zawsze bardzo ojciec nam zrozumiały, cierpliwy, może parę słów. Kochani, usiądźmy na moment jeszcze. To jestem niezmiernie jakiś zaskoczony i po prostu nie wiem nawet, bo bym jakąś mowę przygotował, ale na pewno nie zasłużyłem na to, żeby po prostu nawet otrzymać takie wyróżnienie i za to stokrotny był zapłać, bo wiem, są tu ważniejsi, którzy jakoś dbają o po prostu o patriotyzm naszego miasta, naszej ojczyzny, ale przyjmuję i na pewno ja myślę, że to będzie mnie jeszcze zobowiązało do jeszcze większej jakiejś takiej po prostu pracy na rzecz naszej ojczyzny, naszego miasta. Tak się składa, że po prostu jakoś tak zawsze patrzę z pewną taką radością, że są tacy młodzi ludzie tu w Głogowie, którym też dobro miasta, dobro ojczyzny tak bardzo zależy i zawsze tak patrzyłem z takim podziwem i zawsze do tego stowarzyszenia właśnie tak chylę głowę i cieszę się, że po prostu często takie różne spotkania odbywają się u nas. Dzisiaj będę musiał za chwilę jeszcze troszkę uciec, ale nie tak, żeby po prostu, ale w kościele w pół do siódmej jestem tam gdzieś potrzebny, no i taka ta jest sprawa, ale jeszcze bym mógł coś zobaczyć, czy jakoś coś usłyszeć, to jeszcze skończę wcześniej. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za to właśnie specjalne wyróżnienie.